Cześć! Wiecie, co polecamy dla plantatorów ziemniaka, którzy chcą wyciągnąć maksymalny zysk ze swoich plantacji i szukają najlepszych rozwiązań? Widzieliście już rolkę zaprawiania bulw? Jeśli nie, to zapraszamy do obejrzenia. A dzisiaj kontynuujemy ten temat i już razem z Wami na polu sprawdzimy efekty działania tego produktu użytego jako zaprawy. Zapraszamy! Dzisiaj jesteśmy w Szczepanowie na plantacji ziemniaka Andrzeja Matusiewicza wraz z Arturem Ślizem z działu doradztwa i rozwoju firmy Osadkowski, który specjalizuje się w uprawie ziemniaka. Artur, powiedz coś więcej o tej technologii. Technologia Don't Stomp Growing Ziemniak dzieli się na dwa etapy, ale jest ważne, aby zastosować całą tą technologię od samego początku. Czyli tutaj było stosowane zaprawianie ziemniaka wraz z zaprawą fungicydową Rutex plus MaxiGrow po to, aby maksymalnie uzyskać zwiększoną ilość systemu korzeniowego. Tak jak tutaj widzimy, system korzeniowy jest bardzo mocno rozbudowany. Rutex tutaj bardzo nam dobrze działał. On działał na wzrost systemu tego korzeniowego, indukował tworzenie się akwaporyn w roślinie. To daje, a akwaporyny to są białka, które zwiększają przepustowość kanałów, którymi transportowana jest woda, składniki pokarmowe i też właśnie ta roślina jest o wiele lepiej odżywiona. Czyli co? Szczególnie zwracamy uwagę na ten transport wody i składników pokarmowych z korzenia do liści i potem z liści do bulwy, więc w tej uprawie ten transport jest, można powiedzieć, podwójny, w tą i z powrotem. Tak, zgadza się, dokładnie. Dlatego też zastosowanie tego produktu w dawce 2 kg na hektar podczas zaprawiania jest tutaj bardzo wskazane. Rośliny mają o wiele lepiej rozbudowany system korzeniowy, lepiej wyglądają, jak tutaj widzimy, wypuszczają też więcej pędów, z których później też będą tworzone bulwy i będzie zawiązana większa ilość bulw. To co, może zobaczymy na konkretnym przykładzie, na konkretnych bulwach wykopanych dzisiaj tutaj? Po zastosowaniu technologii DSG do zaprawiania widzimy tutaj, że te korzenie są oblepione ziemią, ta masa korzeniowa jest większa, no i też jest zawiązana większa ilość pędów. I na co jeszcze tutaj szczególnie możemy zwrócić uwagę? No tak jak mówię, największą ilość pędów, dzięki temu później też będzie zawiązana większa ilość na tych pędach haczyków, czyli też większa masa bulw, większa ilość bulw. Rutex jest produktem, który dostarcza roślinie podstawowe składniki NPK. Ma dużą zawartość fosforu. To jest ważne podczas pierwszego etapu rozwoju korzeni. Dodatkowo też Rutex stymuluje w roślinie wytwarzanie się kwasu cytrynowego, dzięki czemu niedostępny fosfor czy inne mikroelementy są o wiele lepiej dostępne dla rośliny. Wtedy też roślina lepiej rozbudowuje system korzeniowy. Czyli jak dobrze rozumiem, ten kwas cytrynowy pomaga udostępniać, rozpuszczać niedostępne formy fosforu, które są w glebie, tak? Tak, dokładnie. Często też warunki stresowe podczas sadzenia, czy to była zimna gleba, później też warunki stresowe podczas upałów, to też albo też niedostępny fosfor, jest on wtedy o wiele lepiej absorbowany, pobierany przez te korzenie. Czy możemy założyć, że jeżeli stosujemy zaprawę Rutex, to rośliny lepiej wykorzystują wodę, która jest, a której też w ostatnich czasach jest dość mało w glebie? Tak, większość plantacji jest nawadniana, ale rzeczywiście Rutex indukuje w roślinie wytwarzanie się akwaporyn, dzięki czemu ta woda jest lepiej transportowana przez kanały w korzeniu. Składniki pokarmowe też są lepiej transportowane. Także rzeczywiście ta roślina ma o wiele lepszy turgor, nie traci tak tej wody, jest lepiej odżywiona, no i jest po prostu w lepszej kondycji, tak? Lepiej może sobie poradzić też w okresowych niedoborach wody. Tak, zgadza się. Podsumowując, technologia DSG to kompleksowa technologia wsparcia rozwoju roślin od samego początku. Zaprawiając bulwy Rutexem z dodatkiem MaxiGrow, skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby roślina wyprodukowała większą masę korzeni i więcej pędów. Co ważne, już zapoczątkowany ten wysoki potencjał plonotwórczy rośliny poprzez zaprawianie, należy też w kolejnych etapach rozwoju rośliny kontynuować
za pomocą właśnie dalszych produktów z technologii DSG ziem. Na tą plantację na pewno jeszcze wrócimy w kolejnych fazach rozwojowych, a teraz zapraszamy na naszą stronę internetową osadkowski.pl oraz jeśli interesuje Cię ten temat i nie chcesz przegapić kolejnych filmów, to zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia! Do zobaczenia!